Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek ze zdrabkami. Straszne pieniądze, ciemne zdrabki, czarna perła, same zagadki. Zapraszam do oglądania i przypominam, że standardowo, jeżeli pod tym filmem znajdzie się 14 tysięcy łapek w górę, od razu wrzucam nowy film. Zostańcie ze mną. Okidoki, więc to są moje zdrabki wszystkie. Dzisiaj na zdrabki przeznaczyłam 20 zł. Oczywiście jak to przystało na Halloween, straszne pieniądze, musi być taka tematyczna zdrabka. No nawet 9, ponieważ taka dosyć ciemna, no i czarna perła, kojarzy mi się z takim zaginionym skarbem. Zacznijmy od tych zdrabek za złotówkę, mam słuchajcie ich 11, także szybko pójdzie, zdrapiemy sobie. Zobaczymy, czy przyniosą nam dzisiaj szczęście, bo ostatnio w tych żółtych wygrywałam, a w czarnych nie. Więc o co chodzi, trzeba po prostu znaleźć dolarka, pieniążek i wtedy wygrywamy przypisaną do niego kwotę. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze, więc zaczynamy, słuchajcie, zdrapywanko. O, widzicie? Pierwsze zdrapane pole, już od razu wygrałam, więc Z jest do nas, trafia. Perła, diamencik i worek. Ok, ale zgadza się jeden symbol, więc leci. Następnie patrzymy, czy nam się tu coś trafi. Monety. Również, a myślałam, że również worek to pierścionek. Safe. I wór. Tak jak tu widzicie, cztery symbole. Wkładamy w drugą stronę, bo tu nie wygraliśmy. Patrzymy następną zdrapeczkę. Zdrapiczkę. Kufer. Perełka. Karta kredytowa. I wór. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że właśnie halloweenowe odcinki teraz będą codziennie. Do soboty. Jakieś takie tematyczne, fajne rzeczy chciałam dla Was przygotować. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Jeśli tak, jeśli Wam podoba się taki pomysł, tutaj też nic nie wygram, to możecie dać kciuk w górę. Też widziałam dzisiaj takie czarne tło, słuchajcie, żeby tu wszystko było jak najbardziej pasujące do tego mrocznego klimatu. No i co, monety, karta, sejfik, perełka, nic. Uhuhu, już zdrapuję to i zdrapuję i nadal nic mi się tutaj nie udaje. Tylko ziko jedno wygrane, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych zdrabkach pójdzie nam lepiej. Oczywiście, że pójdzie, musimy być pewni. Musimy być tego pewni, bo no mówię, no zdrapuję, zdrapuję i kurka wodna, no nie. No po prostu nie. Monety, safe, kufer, 13 tysięcy. Tak szybko zdrapuję, ale generalnie no nie trudno ogarnąć tą zdrabkę, bo widzicie, że tutaj są tylko, o, cztery rzeczy. Juhu, 5 ziko. Superowo, superowo. Portfel. I plik. Ej, patrzcie, dychę wygram w tej zdrabce. 10 zł. Widzicie to? Tu piątka. Zdrapiemy do końca. Mówiliście właśnie, żeby jak są wygrane, żeby do końca zdrapywać, no bo tak inaczej w kolekturze nie przyjmą, ale mi przyjmowali, tylko babka sobie musiała zdrapywać, żeby te jakieś symbole tu znaleźć. O, 10 zł. Na jednej zdrabce za złotówkę. Mówiliście, że na złotówce nie da się poważnych pieniędzy wygrać, ale myślę, że 10 zł to jest naprawdę spoko pieniądz, porównując do wydanej kwoty, więc słuchajcie. Gites malines. No i tak to jest, słuchajcie, że jak właśnie gadam o czymś i zdrapuję zdrabkę, to wtedy się za bardzo nie skupiam na zdrapywaniu, tak jak teraz i słuchajcie, wygrywam, więc generalnie moje zdrabki może powinny być, nie wiem, jakieś bym opowiadała Wam suchary, jakieś kawały, coś takiego, wtedy może bym coś wygrała, bo tak jak mówię, widzicie, ja gadam o czymś innym, gadam i się trafia wygrana i wiecie, i później nie wiem jak na to zareagować, bo tak z zaskoczenia przychodzi to. Tu niestety nic. Więc słuchajcie, tutaj na tych strasznych pieniądzach mamy dyszkę, ale nie, tu jest jedyneczka, tu jest 10 zł i tu jest jedynka, czyli 12 zł na razie, spoko. Neonowe 9 stwierdziłam, że też tak pasuje. Słuchajcie, że jest właśnie takie ciemniejsze i tak dalej, więc tutaj może też będzie coś fajnego. Musimy zdrapać po prostu dziewiątkę, znaleźć tutaj, więc patrzymy. Trójeczka, szósteczka, jedyneczka, piąteczka, ósemeczka, ósemeczka i dziewiąteczka będzie. No niestety, zobaczmy ile było do wygrania. Tak sobie zdrapmy na przypale albo wcale szybko. No patrzcie, 29, 5 zł. Fajna sumka, ale 69,99 bardzo ładnie też. Miejmy nadzieję, że nam też kiedyś uda się wygrać coś takiego. Dobra, a widzicie, tu draśnięte. Co sprzedali w kolekturze? Dlatego nie widziałam, bo ja kupuję hurtowo. Nie, żartuję, dużo, zawsze dużo kupuję. Dobra, dziewiątka. Dwójka. Patrzymy, dwa razy dwa. Sześć. Trzy. Cztery.
6 i 3 ostatnie szanse. Słuchajcie, czy będzie piąteczka, ósemeczka coraz bliżej i dziewiątka powinna tu być. Ach, ach nie ma, ach nie ma. I spójrzmy jeszcze raz tutaj, jakie były wygrane. Tak, myślmy o tej dużej wygranej, myślmy. Stówkę chcemy wygrać, słuchajcie, mamy czarną perłę i może wygramy jeszcze stóweczkę. Co myślicie na ten temat? Uda się, czy się nie uda? Czemu mi tak szybko dzisiaj idzie zdrapywanie? Chciałabym się zapytać, bo nie wiem. Czarna perła, dobra. Musimy znaleźć, słuchajcie, albo perełkę i wtedy wygrywamy wszystkie wygrane z pola gry, albo po prostu twoje liczby tu. Okidoki, zaczynamy. 11, pierwsza liczba. Kolejna liczba, 21, bardzo fajna, podobuje mi się ona. 34. I 09. Proszę Państwa, czy zaskoczy nas ta zdrapka dzisiaj? Ukryty skarb znajdzie się w niej. Mogłam się przebrać dzisiaj za piratkę, widzicie? Ale nie. Dobra, gdzie ta liczba? Tak daleko? 37. Uuu, 200 tysięcy, słuchajcie, no. To powiem, że na bogatości 08. No niestety. Tutaj 0,8 też nie. Ile było do wygrania? 5 zeta. Lecimy z kolejną liczbą. 33. No, byliśmy blisko. No, ale nic. 7 tysięcy było. Fajna sumka. 20 i 50 zł. A mamy 21. Jak widzicie, no tak krąży wokół tych liczb. Kurczę, gdzieś to strzepać na podłogę. Później będzie cały zasypiony dom. Wszędzie to się przeniesie. No, ale dobra. Poświęcenie dla zdrapek. 12, no halo, 11 mamy, no państwo, trzymacie kciuki mocno, bo ja widzę, że trzymacie, bo mamy, słuchajcie, piątaka wygranego tutaj. O, jest tu piąteczka, znaczy dziewiąteczka jest i 5 zł wygrane. No, to mi się podoba, słuchajcie. Dobra, 4 szanse ostatnie. Lecimy. 16, nie mamy. To 50 zł, no ale 5 zł to zdrapka się zwróci, a to myślę, że całkiem spoczy. 21 mamy, 22, 150 zł, no kurka, blisko było, blisko. Co będzie tu? 32, a my mamy 34, czekajcie, to jeszcze szczepię, bo mnie tu za dużo farfocli się czołga. 7 tysięcy, i ostatni symbol. To będzie, uwaga, 0,1 i 1000 zł. Tak, zdrapmy tu wszystko, żeby ładnie do kolektury to oddać, żeby mi to wszystko przyjęli, bo tutaj musi być bardzo ładnie, żeby pani nie musiała się męczyć. Ej, słuchajcie, 9 zł. O Jezu, no Paula, no co ty gadasz, 9 zł? Chciałabyś 9 ziko wygrać. Nie. Numer 9 mamy, o to chodzi. Dziewiąteczka jest. Jak widzicie, szotam. Ej, no to fajnie, bardzo ładna dzisiaj wygrana i zobaczcie, to wygląda jak taki pył magiczny, tutaj się wszystko porobiło. Dobra, zaraz zrobię podsumowanie, ile wydam, ile wygram. Na 20 zł wydanych wygrałam złotych 17, czyli nie jest tak źle, nadrabiamy zaległości, fajnie, trzymajcie kciuki, dziękuję bardzo za to. No i przypominam, 14 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnym filmikiem. Do zobaczenia w następnych zdrapkach, w następnych odcinkach halloweenowych.